Jesteście gotowi na jutrzejszy spacer po Kowarach? O 11.30 spod Kowarskiego Moku wyruszę wraz z przewodnikiem. Pierwsza wycieczka m.in. w kierunku Kowarskiego Zbiornika, który w ostatnim czasie zyskał nowy blask. Można tutaj pospacerować, posiedzieć, popalać się, popatrzeć na piękną przyrodę. Są tarasy, leżaki, także stworzyliśmy coś pięknego. O 11.00 ruszą także Kowarskie Stragany. Tym razem o tematyce wielkanocnej. Zapraszamy na finały konkursów. Konkursu fotograficznego, konkursu plastycznego, konkursu filmowego, a i konkursu muzycznego. Zapraszamy na konferencję o tematyce ekologicznej. Jednym z tematów naszych konferencji, które odbędą się 16 marca, jest właśnie walka ze smogiem, walka o czyste powietrze, którego niestety, mimo że mieszkamy w górach, tutaj również jest coraz mniej. Odbędzie się także akcja ekologiczna Zaadoptuj drzewo. Tu królować będą platany. Jeden z gatunków drzew, które nasadzamy, platany. Czy jest na nie moda w XXI wieku? Nie do końca. Okazuje się, że są to drzewa bardzo odporne na zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim dwutlenkiem węgla. Przepięknie to powietrze z dwutlenku węgla oczyszczają. A jeśli 16 marca przebierzecie się w zielono-niebieskie stroje, czekać będzie na Was niespodzianka. A o godzinie 16 zapraszamy serdecznie na koncert Krzysztofa Wałeckiego, jednego z wokalistów oddziału zamkniętego.